Witam serdecznie, szczęść Boże. Dzisiejszy cytat brzmi: Dworzanin zapytał Filipa: Proszę cię, o kim to prorok mówi? O sobie czy o kimś innym? A Filip, wychodząc z tego tekstu pisma, opowiedział mu dobrą nowinę o Jezusie. Wiele osób ma takie myślenie, że jak będę chciał się spotkać z Bogiem, to pójdę do kościoła, pomodlę się i się z Nim spotkam. To jest bardzo błędne myślenie, złe myślenie, głupie. Nie wystarczy pójść do kościoła, pomodlić się, żeby spotkać Boga. Co trzeba jeszcze? Trzeba, żeby Bóg chciał ze mną się spotkać. Jezus mówi takie słowa w dzisiejszym czytaniu z Ewangelii: Nikt nie jest zdolny przyjść do mnie. Nikt nie jest zdolny przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał. Jeśli Ojciec nie będzie chciał spotkać się ze mną, to się nie spotkamy. Ja mogę się modlić, modlić i modlić i nic. I wiele ludzi właśnie spotkało się z takim murem. Modliłem się i Bóg mnie nie wysłuchał. Znaczy się, nie ma Boga. Jest, Bóg jest dobry. Bóg jest zawsze dobry i On jest. Tylko On jest też wolnym Bogiem i to na Jego zasadach możemy się spotkać z Nim. Dzisiaj czytamy w pierwszym czytaniu takie słowa. Przyszedł pewien człowiek, dworzanin królewski z Etiopii, przyjechał. Był bardzo bogaty, do Jerozolimy. Odbył długą pielgrzymkę z Etiopii do Jerozolimy. Bardzo długa pielgrzymka. Przyjechał do Ziemi Świętej. Wszedł do najświętszego miejsca na ziemi, do świątyni pańskiej. I co? I spotkał Boga? No nie spotkał Boga. Wrócił z powrotem. Na szczęście czytał Biblię. Czytał fragment Biblii. I Bóg zobaczył, że on chce, że on pragnie spotkać się z Nim. Więc umożliwił mu to w jakimś tam miejscu bez nazwy, gdzieś na polu, na jakiejś drodze. Nawet nie w mieście, nawet nie w kościele. Po prostu posłał do niego człowieka, który miał na imię Filip. Filip miał widzenie anioła i anioł powiedział mu: idź tam. Tam będzie taki człowiek jechał. Idź i porozmawiaj z nim. Opowiedz mu wszystko. Wyjaśnij mu to, co trzeba. Ogłoś mu dobrą nowinę. I dopiero ten człowiek spotkał Filipa gdzieś tam na ulicy. Może czekał sobie na światła, żeby przejechać przez skrzyżowanie. Podszedł do niego człowiek z gazetą. Mam dla pana dobre nowiny. Ja kiedyś roznosiłem tak gazety. Na skrzyżowaniach darmowe gazety rozdawałem. Nazywała się ta gazeta Dobre Nowiny. I kto chciał, otwierał szybę i brał. Wielu nie chciało. A nawet jeśli chcieli, to mi te gazety szybko po prostu rozchodziły się i nie miałem. To nie zależy od nas, czy my się spotkamy z Bogiem. Chociaż też zależy od nas, żebyśmy chociaż my chcieli się z Nim spotkać. Ja kiedyś pojechałem na pielgrzymkę na Jasną Górę, do Częstochowy, pielgrzymkę maturalną i nie spotkałem się z Bogiem na tej pielgrzymce. To były też moje błędy, moje winy, że się z Nim nie spotkałem. Bardziej pojechałem na wycieczkę niż na pielgrzymkę. Ale później, następnym razem, kiedy poszedłem na pielgrzymkę na piechotę z Torunia do Częstochowy, gdzie zdarłem sobie prawie stopy, ojejku, bolały strasznie i widziałem, że Bóg widzi mój ból. Widzi mój ból i dopinguje mnie: idź jeszcze, idź, idź. Ja to czułem po prostu, że
że jeśli nie przejdę tej pielgrzymki, to się z nim nie spotkam. I przeszedłem tę pielgrzymkę, poszedłem do spowiedzi po 10 latach i spotkałem Boga wtedy. Ponieważ pokutowałem i Bóg zobaczył to i spodobało mu się to i przyszedł do mnie. Więc nie odkładajmy momentu na spotkanie z Bogiem. Dzisiejsza modlitwa niech będzie o tej porze, o której ma być. Niech nie będzie przesuwana a za godzinkę, a za 5 minut, a za 10 minut. Bo za 10 minut może Filipa już na tej drodze nie być. Bóg może już pójść dalej, a ty zostaniesz w tym miejscu, w którym jesteś. I możesz się z nim nie spotkać. Czy może Bóg cię minąć? A gdyby Bartymeusz, niewidomy Bartymeusz, nie krzyczał tak głośno: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Gdyby poprzestał na tym zawołaniu pierwszym, bo on dwa razy zawołał: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną, to czy Jezus po tym pierwszym zawołaniu nie poszedłby dalej? Wszystko sprzeciwiało się, żeby Bartymeusz nie mógł spotkać Jezusa. Ale Bartymeusz jeszcze głośniej wołał: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. I wtedy Jezus usłyszał za drugim razem. Albo ta Syrofenicjanka, która prosiła Jezusa, żeby Jezus uwolnił jej córkę, która była opętana przez złego ducha. Jezus nawet nie spojrzał na nią. Aż uczniowie mówili: weź coś zrób, odpraw ją, bo ona krzyczy za nami. Jezus mówi: niedobrze jest dawać chleb psom, a zabierać dzieciom. Ona nie jest do tego zdolna, żeby przyjąć mnie. Ale ta kobieta prosiła, błagała: błagam cię, proszę cię. I Jezus się zlitował, ale nie był skory. Nie był skory też do tego, żeby przemieniać wodę w wino. Ale Maryja go poprosiła. Pokazała mu, że oni nie mają wina. I może dobrze jest w tym miesiącu maju prosić Maryję, prosić ją o wstawiennictwo. Maryja, Maryjo, wstaw się za nas, wstaw się za mnie, bo coś czuję, że ojciec nie chce mnie słuchać. Ma prawo mnie nie słuchać, bo jestem grzesznikiem i wiele razy go zawiodłem. Może za wstawiennictwem Maryi prośmy, żeby Bóg zechciał z nami rozmawiać, żeby zechciał się z nami spotkać. Ale nie odkładajmy tego spotkania na później, bo może być późno, za późno. Późno nie istnieje. Nie wiadomo, gdzie ono jest. Może jutra nie ma. Jutro jeszcze nie nadeszło. Może nie nadejdzie. Panie Jezu, spraw, abym Cię nie minął. Abym Cię rozpoznał w każdym Filipie, którego mi poślesz. I spraw, abym ja mógł być takim Filipem dla innych. Amen. Do zobaczenia jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.